Dziś pragnę Wam przedstawić wnioski, które płyną z raportu NBP o polskim rynku nieruchomości, i te wnioski pokazują również, co może nas czekać w niedalekiej przyszłości na tym rynku nieruchomości. Raport, żeby uczciwie powiedzieć, co prawda, odnosi się do roku 2023. Ale właśnie pokazuje, co przyniesie nam przyszłość, albo co może nam przynieść przyszłość, i to warto wiedzieć, jeżeli inwestujesz w nieruchomości, jeżeli chcesz na nich zarabiać, albo w ogóle po prostu, jeżeli chcesz sprzedać swoją nieruchomość lub kupić nieruchomość dla siebie. W tej audycji pokażę Wam wiele wykresów. I jednocześnie przypominam, że tę samą edycję możesz znaleźć na stronie 24 24pl gdzie te wykresy będziesz mógł, mogła sobie bardziej powiększać niż w tej wersji, którą widzisz na kanale YouTube. A jeżeli chcesz więcej wiedzieć o rynku nieruchomości, o tym jak zmieniają się trendy, o tym jak zmienia się prawo w nieruchomościach, to subskrybuj ten kanał. Zachęcam również do wspierania kanału, bo to zachęci nas do rozwijania tego programu, ale też w zamian dostaniesz dodatkowe treści. Sprawdź sobie na playliście dla wspierających. W raporcie NBP poruszono wiele problemów, ale ja odniosę się do cykli gospodarczych do tego, jak można zarabiać na najmie, jak wyglądają nasze zarobki względem możliwości nabycia mieszkania i przede wszystkim do tego, gdzie będzie ubywać chętnych do kupna mieszkań, a gdzie będzie ich przybywać. I dlatego warto od razu spojrzeć na te dwa wykresy, przy czym ten prawy wykres jest ciekawszy, bo on tak dokładniej pokazuje, te ciemniejsze plamy to są miejsca, w których będzie ludności przybywać według prognozy guzu do 2040 roku, a te jasne miejsca to jest tam, gdzie ludności będzie ubywać. Ta dynamika zmian, liczby ludności, jest bardzo ważna dla rynku nieruchomości, no bo tam gdzie nikt nie chce mieszkać albo gdzie ludzie się wyprowadzają, trudno liczyć na zwiększony popyt na mieszkania. A jeśli w jakiś rejonach będzie mniejszy popyt na te mieszkania, no to też trudno liczyć na to, że ceny lub czynsze najmu będą w tych miejscowościach rosły. Ta mapa pokazuje bardzo dokładnie gdzie warto ewentualnie inwestować długofalowo w nieruchomości, a gdzie niekoniecznie. Dodam też, że ta mapa oczywiście też nie jest taka super dokładna, no ona pokazuje po prostu gminy o dodatniej i ujemnej dynamice zmiany liczby ludności do 2040 roku, ale też no, oczywiście w gminach mamy jakieś miejsca lepsze lub gorsze, i na to zawsze musisz zwracać uwagę. Rynek nieruchomości jest naprawdę wyjątkowo lokalny. Rynek nieruchomości mieszkalnych, oczywiście. Ale na tę mapę dynamiki zmian liczby ludności w poszczególnych gminach warto natychmiast nałożyć sobie mapę pustostanów i zastanowić się w ogóle, jakie jest nasycenie mieszkań w Polsce. NBP przewiduje, że w 2040 roku nasycenie mieszkań w Polsce wyniesie około 522 lokali na 1000 mieszkańców, co będzie nieznacznie. Wyższe od średniej notowanej w państwach unijnych w 2023 roku, co było na poziomie 514 lokali. Warto też zauważyć, że niektóre miejscowości, szczególnie duże miejscowości, duże miasta wojewódzkie, w tym na przykład Warszawa, już dawno przekroczyły tę średnią. Ponadto warto też wiedzieć, że Oczywiście w krajach unijnych te liczby lokali przypadające na 1000 mieszkańców mogą dziś wydawać nam się imponujące, ale jest dokładnie takie same zjawisko jak w Polsce. Zobaczcie, gdzie te pustostany są zlokalizowane. Dlaczego one są zlokalizowane w miejscach, gdzie z poprzedniej mapy wynikało, że niewiele osób będzie chciało mieszkać. No po prostu. Taka jest kolej rzeczy. Ludzie wędrują za pracą, ludzie przenoszą się za nauką. Niestety mamy do czynienia też z opuszczaniem wsi, przenoszeniem się do miast. Co prawda, też wiemy, że jest taki drugi trend, że ci, którzy już osiedli w miastach, wynoszą się niby na wieś, ale to niby na wieś znaczy do tych gmin pod dużymi miastami, gdzie chcą sobie budować domy. I według NBP nasycenie mieszkań będzie zróżnicowane w układzie przestrzennym. To o czym mówiłem? Najwyższa dostępność zasobu powyżej 550 lokali na 1000 mieszkańców w 2040 roku jest prognozowana przede wszystkim w północno-wschodniej i wschodniej części kraju. Tam, gdzie obecnie właśnie ten poziom pustostanów jest wysoki. Czyli tam będzie ten raj dostępności mieszkań. Ale nikt tam nie będzie chciał mieszkań. Natomiast według NBP, również niższy poziom nasycenia mieszkaniami przewidywany jest na 2040 rok w takich terenach, w których GUS prognozuje wzrost ludności z wyjątkiem stolic tych regionów. Czyli, też tak jak powiedziałem, Ludzie mogą chcieć mieszkać blisko aglomeracji, wielkiej aglomeracji, na przykład Warszawy, chociaż niekoniecznie w niej. Kolejna ciekawa informacja podana w raporcie Narodowego Banku Polskiego to jest relacja kosztów kredytu do kosztów najmu podobnego mieszkania oraz relacja kosztów obsługi tego kredytu spłaty do. Budżetu gospodarstwa domowego. I tutaj założono, że gospodarstwo domowe to będzie takie 2 plus 1, a w tym porównaniu kredytu i najmu, no to założono, że to będzie mieszkanie około powierzchni 50 m2, a wkład własny wyniesie 20%. Oczywiście możecie powiedzieć, że w Waszej miejscowości, czy w Waszym szczególnym przypadku, jest to inaczej. No ale spójrzmy się na tą jedną lewą i prawą planszę. Widzimy duże podobieństwo i widzimy, że był długi, długi okres, kiedy ta liczona rata była wyraźnie niższa od czynszu. Widać też, że był bardzo, bardzo długi okres kiedy te raty nie tak mocno obciążały nasz domowy budżet tak jak jest to teraz chociaż ten pik nastąpił w jakimś okresie niedawnym i teraz widzimy lekki spadek ale ciągle jesteśmy po tej złej stronie można powiedzieć obciążenia naszych budżetów kredytem a co będzie dalej i tutaj przejdziemy do cykli które wykrył NBP Mam nadzieję, że te słowo wykrył NBP nie zabrzmiało zbyt złośliwie, ale tak naprawdę wszyscy o tym od dawna wiedzą i zobaczmy, co NBP zrobiło w swoim opracowaniu, bo akurat to jest dość ciekawe i ten wykres, który w tej chwili widzicie, może wydawać się skomplikowany, ale postaram się go w miarę prosto wyjaśnić. W ogóle co to są te takie dwie pionowe żółte kreski domalowane? Otóż yy, według NBP gdzieś w 2004 roku przełom trzeci czwarty i potem do 2013 trwał jeden cykl na rynku nieruchomości, a teraz jesteśmy w drugim już okresie cyklu gospodarczego. A cykl gospodarczy, no tak przypominam, przychodzi wszystkie cztery fazy. Od tej fazy wzrostu do upadku, tak w uproszczeniu mówiąc, wiele audycji na naszym kanale było o cyklach, więc. No, nie chcę teraz tego tematu rozwijać, bo to po prostu nie ma sensu. Dam wam link do tych audycji, ale też ta dolna kreska, taka ciągła, to są ceny obliczane przez Narodowy Bank Polski, ceny mieszkań. Indeks cen mieszkań, tak naprawdę, wartość 100 dla wszystkich indeksów jest odniesiona do początku 2024 roku. No i na tych cenach widzimy, że były one niskie, potem gdzieś tam nagle 2006 rok, to jest taki moment wzrostu gwałtownego, potem spadamy, spadamy, idziemy płasko i zaczynamy rosnąć do dzisiaj z takim nawet niewielkim kuśtyczkiem i chwilowym wypłaszczeniem, które miało miejsce niedawno temu. Ale NBP uważa, i zresztą dosyć słusznie moim zdaniem, że to nie jest najlepszy wskaźnik tego, co dzieje się na rynku, żeby obserwować cykle. I stąd są te dwie dodatkowe linie jedna kropkowana, druga kreskowana. I ta kropkowana linia odnosi, jak gdyby, ceny mieszkań to jest indeks cen mieszkań, ale odniesiony do Inflacji, a ten taki kreskowany, przerywany wykres to jest znów indeks cen, ale odniesiony do dynamiki wynagrodzeń. I co tutaj widzimy? No, tu widzimy wyraźniej, że w stosunku do tego pierwszego wykresu, który omawiałem, tej linii ciągłej, no to już takiego wzrostu, w ostatnich latach nie widać tak naprawdę gdybyśmy patrzyli się na przykład na ten wykres odniesienia naszych zarobków do cen mieszkań porównanie no to tak od 2013 to było dość płasko przedtem był wielki wielki spadek no i jakiś tam Wzrost tych cen w porównaniu z zarobkami w 2006 roku. Jesteśmy na poziomie wyższym teraz niż w 2004, ale jednak nie przesadnie. Podobnie to wygląda z odniesieniem do inflacji. Przypomnę, że już pokazywaliśmy Wam na naszych audycjach, na wielu naszych audycjach różne wykresy, właśnie z tym odniesieniem do inflacji czy też wykresy dostępności mieszkań liczone właśnie relacją zarobki cena jednego metra kwadratowego. No i to wszystko wygląda dość podobnie do tego co przedstawia NBP. W ogóle można powiedzieć, że jeszcze jest bardzo ciekawa rzecz w opracowaniu NBP. Otóż oni zwracają uwagę, że w zasadzie to według ich spostrzeżeń, Badań to taki koniec cyklu, który rozpoczął się w 2013 roku. Według nich oczywiście powinien nastąpić na przełomie gdzieś mniej więcej 2020-2019 roku, gdzieś w tych okolicach. Ale samo NBW podkreśla, no niestety, to zostało zakłócone. Ten cykl został zakłócony. Najpierw przez COVID i te wszystkie działania osłonowe związane z COVID-em, czyli na przykład te obniżone nagle potężnie stopy procentowe potem przez wojnę na Ukrainie, no już mniej mówią, ale to też zauważają przez program Bezpieczny Kredyt 2%. Dla porządku, warto zwrócić również uwagę na czynsze wiele. Z was, wielu z was inwestuje w mieszkania pod wynajem albo po prostu musi płacić czynsz na wolnym rynku. No i cóż to NBP raportuje? Wykres przedstawia Warszawę, 6 lub 10 największych miast, ale co widzimy? Ta końcówka, taka podkreślana przez Narodowy Bank Polski końcówka 2023 roku. No bo to jest raport za tamten rok, pokazuje wyraźne wypłaszczenie w czynszach. Dość podobną sytuację widzimy również na wykresach NBP, przedstawiających relację ceny mieszkania do dochodu oraz ceny mieszkania do czynszu najmu. Widzimy, że dawniej, dawniej, dawniej. Gdzieś tam bardzo dawno już nawet temu w zamieszkłej historii relacja ceny mieszkania do czynszu była fatalna. I tu powstaje pytanie, dla kogo fatalna? Bo dla właściciela czy dla najemcy na tym wykresie prawym widzisz na lewej osi, ile lat płacenia czynszu trzeba, żeby... Zwróciła się komuś cena nabycia przeciętnego mieszkania na danym rynku i te wykresy są dla kilku różnych miast. Przypominam, że na stronie symen 24 te wykresy będziesz mógł sobie mogła bardziej powiększać, więc zachęcam zajrzeć na tamtą stronę, a widzimy, że był też taki okres, kiedy to te czynsze w stosunku do ceny były no, bardzo niekorzystne dla najemców. Zresztą spójrzmy na przykład na Kraków. To ta zielona linia i zauważmy, że był okres, kiedy na mieszkanie na jego wartość to można je było wynajmować za tą wartość i płacić czymś przez 22 lata, a był też okres taki, kiedy ta relacja wynosiła lat 13. Co i dla kogo jest lepsze, no zawsze są dwie strony umowy najmu. A na koniec, co dla nas wszystkich wynika z tego raportu NBP, no opisującego rok 2023, ale co wynika dla nas na przyszłość? Przede wszystkim warto zauważyć, że NBP wskazał na tę, Cykliczność i nieważne jak oceniamy ocenianie cykliczności przez NBP, warto też zauważyć, że wskazał na to, że nasz rynek od kilku lat jest zakłócany poprzez czynniki zewnętrzne, czyli COVID tych Ukraińców, czy też jakieś dotowane kredyty. Wszyscy o tym mówią, ale jak już powiedział o tym NBP, no to stało się to bardziej oficjalne. Warto też zwrócić uwagę na to, jak bardzo demografia, czy też nawet migracja, będzie wpływać, migracja wewnętrzna, będzie wpływać na nasz rynek nieruchomości i że wyraźnie widzimy miejscowości, w których będzie coraz więcej pustostanów, i też te takie statystyki pokazujące, jak wiele jest mieszkań przypadających na tysiąc mieszkańców, będą o tyle zakłowane, że fajnie, tych mieszkań jest wiele, ale tam niestety nikt nie chce mieszkać. Zresztą dokładnie tak samo jest w wielu krajach europejskich, na przykład w Portugalii, dużo mieszkań. Ale co z tego, jak wiele, wiele mieszkań po prostu jest w górach, a tam nikt nie chce mieszkać, i to wszystko popada w ruinę. Też zastanawiać się należy, co będzie w przyszłości w relacji kredyt czynsz. No tutaj raport NBP jeszcze nie daje na to odpowiedzi, i musimy do tego podchodzić tak racjonalnie zastanawiać się. Też, no dobrze, jeżeli będzie przybywać mieszkań, to czy czynsze będą rosnąć, ale tutaj też nie wiemy, czy zostaną, na przykład wreszcie wprowadzona ustawa o funduszach REIT, które będą mogły budować i finansować budowę mieszkań na wynajem polskich funduszach REIT. Czy będzie walka z najmem krótkoterminowym, czy jej nie będzie? Czy w ogóle ten najem krótkoterminowy, jego skala jest naprawdę tak istotna dla rynku mieszkań w całej Polsce? To na pewno nie, bo może tylko w wybranych miastach faktycznie jest to problem. No, czy będzie też budownictwo społeczne, albo czy będzie już legendarny wręcz kredyt 0%. Tego to ja nie wiem, bo no to już jest mgłą tajemnicy polityków, ukryte ich zamierzenia. A patrząc się na to, co się ostatnio dzieje, to tak średnio mnie to optymizmem napawa, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości. To subskrybujcie ten kanał. Piszcie nam w komentarzach sugestie nowych tematów i swoje opinie o tym, co się dzieje na waszych rynkach nieruchomości. No bo siłą rzeczy, ja tu mówię o tych większych rynkach, ale bardzo ważne są również mniejsze i bardzo chętnie będziemy wiedzieli i wymieniali doświadczenia z innymi użytkownikami naszego kanału, właśnie na temat, co tam się dzieje. Co w trawie piszczy. Jeszcze raz przypominam, że na stronie 24 24pl na której znajdują się super kursy o obrocie nieruchomościami, znajdziesz również tę naszą audycję z wykresami w takiej statycznej formie, która umożliwi ci spokojniejszą analizę niż to, co miga na ekranie filmu na kanale YouTube. Cześć, trzymajcie się.